Siemaneczko i to wszystkich słuchajcie, ja jestem Azuzem, to jest słuchajcie Stasiek. Siema. A w tym odcinku jedziemy na spotkanie z widzami do Lublina. Dzisiaj jedziemy na spotkanie z widzami? Nic nie słyszałeś o tym? Nie. Jakimi widzami? My mamy jakichś widzów? Stasiek, mamy widza i to nie jednego. Słuchaj Stasiek, co powiesz na to, że dzisiaj spróbujemy tego drwala też w maku przy okazji? Drwala? Tak. Ale to tak jak z matą mnie oszukałeś, że matę będziemy jedli, to drwala też nie będziemy dzisiaj jedli. Drwal robi drewno na zimę, żeby ciepło w piecu było. Jednego można poświęcić. Jednego tak. I dzisiaj właśnie go zjemy. Ale on jest taki duży, to pewnie cały McDonald's się wyżywi nim. Grzesiu, dajesz go! Stasiek, ale lecisz, Grzesiu! Stasiek, patrz, jeszcze jednego. Patrz, dwóch naraz lecisz? Tak. Grzesiu, zdążysz? Stasiek, to jest Peugeot. Grzesiu, zdążysz? On się rozpędza do nienormalnych prędkości. Właśnie widzę, Grzesiu. Muszę nie pokazywać, ile jedziemy teraz. Został w style, gościu. Ale jedziemy dosyć szybko. Siemaneczko widzowie, dzisiaj jedziemy właśnie na spotkanie z wami. Tak jak Grzesiu mnie dzisiaj zadziwił po prostu. Przygotował jakiegoś meetupa czy coś, jakieś tak spotkanie jest, z widzami w McDonaldzie podobno. Dużo osób do mnie tak pisało na Instagramie, żeby się w końcu zrobić tego meetupa z widzami, żeby się spotkać. Stasiek, bo my się chcemy z tobą spotkać i tak dalej. Pisało do mnie, wiadomo, dużo szarych ludzi, takich jak ty. Ale pisały do mnie takie persony jak Freeze czy Versov i pisali tam Stasiek, kiedy jakiś meetup z widzami, coś tam, kiedy jakieś spotkanie. Ja zawsze odpisywałem mu wtedy, nie mam czasu, piję piwo. I on, wiecie, już taki przygnębiony, ale pewnie dzisiaj Grzesiu już go poinformował, że jedziemy na... Poinformował. Generalnie, moi drodzy, osób na samym dzisiejszym spotkaniu ma być ponad 20, więc też jestem zszokowany, że tyle osób tutaj zechciało przyjść na nasze spotkanie, moje i Staśka. Tylko 20? Trzymaj Stasiek. Tylko 20? Co to ma być? Czemu tak mało? 20 osób, Stasiek. Że na pewno będzie, a może być więcej. A będą jakieś babcie? Z dziadkami? Takich widzów raczej nie mamy, ale może jak jakiś wnuczek być z dziadkami właśnie. Widzowie, wiecie co wam powiem? Jestem alkoholikiem. Grzesiu, tutaj fotoradar jest. Dzięki, Stasiu. Może 130 jechać. 130? No, pozwalam ci. On ci wtedy zdjęcia nie zrobi, bo on się wtedy... Stasiek, proszę nagrać fotoradar, a nie swoją twarz cały czas. Zamknij mordę, tak? Stasiek, proszę nagrać fotoradar. Nagram fotoradar. Patrzcie, zdjęcie, uśmiech Stasiek zrobi. To ja jemu zrobię. Uśmiech Stasiek. Fotoradar zawsze robi nam zdjęcia i ja jemu zrobię. Jakaś babcia na przystanku była, Stasiek, czemu jej nie wzięliśmy? Stasiek, kurwa. Bo my babciów żadnych nie podwozimy, my podwozimy tylko dziadków. Przy okazji, przed spotkaniem z widzami jedziemy do McDonaldu na tego całego drwala, zjemy go, zobaczymy jak on smakuje. A to my nie mieliśmy się tu w McDonaldzie spotkać z widzami? Stasiek, źle powiedziałeś. Musimy zaraz zadzwonić do widzów, w sensie wrzucić filmik na YouTube'a, na Instagrama i powiedzieć, że spotykamy się w galerii koło tych foteli. Wiesz, koło tych foteli, których masowały nas po dupie? Właśnie tych foteli. Kolejka jest niewielka, większa kolejka była za czasów Matczaka, ale słuchajcie, dzisiaj będzie drwal, ten który... Nie było większej, co ty pierdolisz? Wtedy w ogóle kolejki nie było, bo nikt tego by kurwa nie jadł! Stasiek, proszę mnie kurwa nie denerwować! To było chujowe! To było najgorsze jedzenie, jakie kurwa w życiu jadłem! Dzień dobry, witamy, czy nas tam wynie? Dzień dobry, my poprosimy te drwale całe. Ale ja... Czy jakoś tak? Jaki bierzemy? Drwale, tak? Zostawię frytkami z napojem? Bez frytek. Nie, ja chcę sam. Bez frytek i sam napój. Ja chcę samego drwala. Niestety nie, zostawię tu frytki napój. Ja chcę samego drwala. To pani mi da drwala jakiegoś tam dobrego, co ludzie chwalą i ja, do tego kole. Ty możesz żurawiną. Ty bierzemy żurawiną? Zwykła kola. Dawaj żurawiną bierzemy tego drwala. Albo pani da jedną kolę i dwa razy tego z żurawiną tego drwala całego. To będzie drwal dwa razy z żurawiną, tak? Tak, i jedna kola. Jedna kola do tego. Jasne, czy coś jeszcze będzie? Nie, wszystko pani. 40 czy 60? O kurde. Dobra. No dobrze, dobrze. Chuj. Dziękujemy, dziękujemy. Widzowie zasponsorują. O ile ludzi na Matczaka przyjechało, znaczy na tego, drwala przyjechało. Dużo, ma, dużo Stasiek. Jeszcze 5 zł. Stasiek pieniędzmi rzuca. Jeszcze bogać. 5 zł jesteś mi winien. Dzień dobry. Jeszcze dobry. Raz ile? 43,60, dobrze. 40? Albo 60 niech weź. Jak chce mi się grzebać już.
Co ja będę grzebał, nie Stasiek? No ty grzebać możesz dobrze. O, i zaraz będziemy jedli tego. Matę, tak? Nie, trwala będziemy. Dziękujemy, życzymy miłego dnia. Również pani kochaniutka. Spytaj się, czy z was się kierą przyjdzie. Spytaj się. Ja słyszałem, że siekierę dodajecie do zestawu. Ja się spytam i chuj. Ja się spytam. Zapytam się. Ja pierdolę. Proszę pani, to prawda, że dodaj... Nagrywa, tak? Nie. No to ja nie wyrażam na to zgody. Nie, proszę pani, ja nic nie nagrywam. Nie wyrażam na to zgody, wie pan co? Dobrze, zapraszam nie wyrażam. Na miejsce numer 4, dobrze? Dobrze, nie ma sprawy. Moi drodzy, Stasiek teraz będzie nagrywać właśnie informacje na swoim Instagramie, więc warto jest obserwować mojego Instagrama, jak i Instagrama Staśka. Więc Stasiek nagrywa już Instastory. Instagram w opisie. Stasiek nagrywa Instastory. Już jeszcze, mam nagrywać? Jeszcze, tak, jeszcze cię nagram, jak tutaj wrzucę się Instastory. Ale gdzie się spotykamy? Koło tych foteli, dawaj. Dobra, już czekaj. Czekaj, kurwa, kobita łazi mi tu. Siemaneczko widzowie, już jesteśmy u was w Lublinie. Zaraz spotykamy się, tylko z Grzesiem zjemy McDonalda, tego drwala całego. Spotykamy się oczywiście przy krzesłach tych do masażu. No i co? Do zobaczenia widzowie, na razie. Spoko, nie? Ten taki ser jest fajny. Może być. Może rabina mi się z żulem kojarzy. Kebab na podkarpaciu lepszy. Jak się to skojarzy, to się kojarzy. Dzięki. Nasz kanał nie idzie w dół, tylko idzie w górę, jak my na tych schodach, tak? O, widzicie to? Widzicie to? Jedziemy tu. Kupiłem 5 drapek o złotówce. Zaraz drapiemy, zobaczymy, czy mamy szczęście. Moi drodzy, jesteśmy teraz w galerii w centrum. No i co? Mamy 5 drapek, ja wezmę sobie 3. Staśkowi damy 2. Czemu? No bo ja kupiłem. Mamy 10 groszówki od Azusema. Nie z Azusema, tylko od Azusema. Uśmiechnij się, więc się uśmiechamy. Dobra, dawaj zrapujemy. Słuchajcie, jest tu masa ludzi dzisiaj. Ogólnie to... Nie, ale co tu trzeba zrapać? Zaraz chcemy się spotkać z naszymi widzami, którzy już czekają prawdopodobnie na tych fotelach. A niech czekają, oni czekają na Staśko, tak? No i na Azusema, tak? No ale masz rację. Ty mam 2 kapelusze. Kapelusznik? Kapelusznik. No chuj, nic nie wygrałem. Wszystkie te zdrapki przewalone, o. Wszystkie przewalone, bez sensu. I co? I tutaj też jest dupa. Też przegraliśmy? Tak. To nasze na Podkarpaciu są lepsze. Na Podkarpaciu są lepsze zdrapki. Jak chcecie wygrać pieniądze prawdziwe, to przyjeżdżajcie na Podkarpacie. To co na mnie kurwa zgarniasz? Popierdzieliło cię Stasiek? O. Dobra, idziemy, bo widzowie czekają. A wpisz, mam tych widzów, 5 złotych. Szymon Kobi dzwoni już, kurwa, idziemy, Stasiek. Czekaj, odbiorę od niego. No? Halo? Dobra, idziemy Szymon? Stasiek. Ile osób? Zapytaj się, ile osób przyszło. Szymon, ile już tam osób czeka na nas? Właśnie i mów Stasiek, zobacz, co słychać. Szymon, ile czeka osób na nas? Ty Szymon mówi, że 95 osób czeka na nas. O kurwa, idziemy Stasiek, idziemy. Idziemy. Stasiek zażyczył sobie, że idzie do łazienki. Musi się odlać, tak? Musi się odlać. Widzowie poczekają. Widzowie poczekają, tak? Już, jak już o, tyle batonika może sobie kupimy. Jak już tyle poczekali, to co, dalej nie poczekają? Batonika może. Ile kosztuje? 3 złote. 3 złote? Ty 2,20 tu jest. To jest za 2. To możemy kupić, Stasiek. Rzucaj Stasiek, zobaczymy jak to działa w ogóle. Nigdy tego nie testowałem. Rzuciłeś i co? Co chcesz? A masz. I ty chcesz frugo? Masz 5 dolarów kredytu. Ale co chcesz? Frugo. Numer. Nie! Weź frugo, stać się. Nie, to niedobre jest. Moi drodzy, chcieliśmy nagrać jak to wypada, ale ogólnie to generalnie szedł ochroniarz, także no z tego względu. No. Nie nagraliśmy do końca, ale wzięliśmy ostatecznie kidek bueno. Stasiek, jak teraz się wylałeś i tego, to może idziemy już po ten. Do widzów, co? W zasadzie dawaj do widzów już idziemy. Poczekają jeszcze? Poczekaj. Ale jak się w końcu się wkurzę i pójdę sobie. Stasiek, dawaj już do tych widzów idziemy. Nie, chcę iść. Dawaj, oni już tam czekają. Nie. Widzowie, jakby coś, to jest wina Staśka, tak? Bo ja chciałem iść, on nie chce iść. A on sobie wie czekoladkę. On sobie wcina czekoladki jakieś. No, tak to wygląda, moi drodzy. Także co, zjemy czekoladkę i idziemy już do widzów.
Staśka zatrudnili do przebieralni i już Staśka na kanale nie będzie. Został zatrudniony do Galerii Lublin. Teraz on dopracuje. Stasiek, możesz mi odwiesić bluzę. 3 złote. Tutaj jak widzicie jest komunikat. Stasiek, przeczytaj ten komunikat. Szatnia czynna. Szatnia czynna. 3 złote. 3 złote. A masz wydać? Mam. Czekaj. To jest 5 złotych, się nie będę dawał, bo jeszcze mi zabierzesz. To mam same 5 złotych. Masz 5 złotych, Stasiek. Dobra. 47 reszty dla mnie teraz. I 47 reszty, Stasiek, dla mnie teraz. Jak ktoś przyjdzie zapłacić, poczekaj, bo nie mam z czego wydać. Dobra, to poczekaj. To jest dobry content. Stasiek mówi, że rozbolały go nogi i że chce sobie trochę odpocząć. Gdzie ci widzowie są? Stasiek, ale oni nie mieli być tutaj, na tych drewnianych krzesłach, gdzie my siedzimy teraz. W ogóle ładnie tutaj jest, zobaczcie. Patrz, wszyscy chodzą i Staśka podziwiają. Stasiek, patrz, widzowie... Wszyscy chodzą i Staśka. Wiem, że podziwiają. Stasiek, widzowie, mówiłeś do widzów, że mają być na koło tych foteli, a teraz twierdzisz, że ich tutaj nie ma, bo co? Ale co za różnica, czy tutaj, czy tam? Ale mówiłeś, że są tam, więc oni pewnie tam dalej siedzą i się denerwują. Więc chodź, idziemy tam, a nie siadłeś tutaj i mówisz, że tutaj ich nie ma. Ale mnie nogi bolą, niech przyjdą tu. Widzowie, zmiana planów, jednak siedzimy na drewnianych krzesłach jakiś z Grzesiem. Tak. Naprzeciwko wind. Naprzeciwko wind, tutaj jakiś tam grycan jest, wpadajcie tutaj. Koło grycana. Bo Staśka nogi bolą, na razie. Zaraz gromada 95 osób będzie szła, Stasiek. Cześć to. Ile? No 95 osób tutaj ma przyjść. Ciekawe, czy mi jedzenie postawił. To co, idziemy w końcu do tych widzów, czy jak? No tutaj mieli być, tak? Tutaj mieli być, oni mieli być jeszcze gdzieś indziej, Stasiek. Ale teraz czekaj, bo teraz powiedziałeś, Stasiek, że my będziemy na tych drewnianych krzesłach, oni może teraz tam poszli, a my teraz poszliśmy w inne miejsce, więc może teraz jak to zrobić teraz? Nie wiem, kurwa. To wcale, oni się wkurwiają w ogóle. A mają donaty? Staje się, czy donaty mają, ale to miało być spotkanie za darmo. To chuj, ja tam idę. Stasiek. Moi drodzy, właśnie kupiłem lody. Jeden dla mnie, jeden dla Staśka. Stasiek, masz. Spierdala. Masz tego loda. Nie chcę. Zapłaciłem za niego 50 groszy za wafelek, masz. Nie chcę. Masz. Nie chcę. Stasiek, masz. Nie chcę. A widzowie dalej czekają. Wpiszcie na tych widzów. Stasiek, a ja będę loda jadł. Stasiek, przykro mi się zrobiło, że go rozplaszczyłeś. Szkoda, że tego nie nagrałem. Ale chociaż go zjesz. Chociaż tyle dobrego. Dobra, teraz tak sobie zbieram pieniądze, żeby Staśkowi loda kupić. Stasiek puszcza teraz samolot. Dawaj. No i zleciał, prawie jakieś dziewczynie na głowę. Stasiek, prawie dziewczynie na głowie zleciał. Stasiek, dołóż sobie 30 groszy i będziesz miał gałkę loda. 30 groszy dołóż sobie. Szczerze, jakbym był w środku, to bym się kurwa chyba zesrał. Ej, serio, wina się popsuła, moi drodzy. Jak się, Stasiek, wypowiesz na to? Wina się popsuła. Szkoda, że cię tam w środku nie było. Ja cię kręcę, wina się zepsuła. Ale jaja. Stasiek. Widać się popsuła, Stasiek. Oni tam utknęli, oni tam z głodu mogą umrzeć. Czaisz, Stasiek? Oni tam mogą z głodu umrzeć. Słyszałeś, co powiedziałem? Z głodu. To nie umierają. Ten pan ich teraz ratuje tam w środku. Teraz ich tam ratuje w środku pan. No, w sumie to ostatecznie byliśmy już w tylu miejscach, że widzowie pomieszali z nami razem i nie udało się niestety z nimi spotkać. No, więc... Ciul w tych widzów. Więc Stasiek niestety mówi zresztą, że ciul w tych widzów. Stasiek będzie jechał tutaj jakąś kaczką, dziwaczką, jakimś kurczakiem, tak? Gdzie ty będziesz jechał? Jedziemy do Podkarpacia z powrotem. Siadaj, Grzesiu. Jedziemy do Podkarpacia. Siadaj. Ja kieruję... Się umbie, kurwa. Jak? Wychodzimy już z galerii, słuchajcie, no niestety z widzami się nie spotkaliśmy. Stasiek jak zwykle wychodzi swoimi ścieżkami. Ale w sumie nic nowego, zawsze tamtędy wychodzi, ale tym razem wyjdę z nim też tędy, żeby z nim tutaj wyjść.